Siema, witam. Plan był taki, żeby zacząć od momentu, w którym poprzednio skończyliśmy. I w zasadzie to zacząłem, ale niestety jak wszedłem do miasta, to procyk mi wywaliło na 100% i... po prostu OBS-a mi wywaliło. Więc no, polecimy sobie po prostu dalej tam. Głównie to był tutorial, jakieś latanie, więc dużo nie straciliście. Sobie po prostu polecimy dalej. Co to jest? Jakaś chatka. Chatka po chatka. Ogólnie zlipa, bo jak jest dużo graczy w mieście, to mi zużycie procka skacze normalnie do 100%, nie? Dobra. I wychodzimy. Także chciałbym jak najszybciej wyjść z tego miasta. I żeby mi kurde tak to użycie procka nie skakało. Bo jest troszkę lipa. A nie mogę ograniczyć liczby graczy niestety. Co my tu mamy? O, są staty do rozdawania, super. Stat to increase. Mhm. Co daje siła? Max health, damage reduction, heavy attack, max health. Crit hit, bonus damage, move speed, crit hit. Mana. Mi się wydaje, że ja moją postacią powinienem w dexa iść. Melee crit, melee evasion. Base damage. 9,36 mi daje. Oho. A jak dam siłę? A, siła mi nie da, okej. Okay. Czyli ja powinienem dexa iść. Także dajemy dexa i losimy dalej. Jakiś kamyczek. Ja bym już chciał wyjść z tego miasta, naprawdę, bo znowu mi zaraz OBS-a wywali. Będzie gigalipa, kurde. Tak mi irytują te MMORPG. Bo tutaj jest latania od NPC-a do NPC-a. W zasadzie nie wiadomo po co. To jest waypoint. Okej. Okay. Wiem. Mogę wyjść z tego miasta już? I tam mam iść. Tam waypointa nie ma, muszę iść z buta, rozumiem. Jak go zaaktywuję, to będę mógł się tam tepać. Dobra, spierdzielam z tego miasta. Dobra, mam waypointa. Poza miastem z tym użyciem procka jest trochę lepiej. Chociaż z tego co widzę, to jest tyle typa. Co to jest? Bookmark, exploration, jakieś gówno. Ja powinienem to robić. Co się za to dostaje? Dragon Exploration Codex. Exploration. Jakieś nagrody się za to dostaje. Nie wiem. Ja bym chyba poleciał póki co dalej po prostu. Na becie IMO nie ma co się na tym skupiać. Na jakiejś eksploracji, nie? Chyba, że to będzie bardzo potrzebne, ale... ale wątpię. O, ile tu typa jest wszędzie, kurde. Niedobrze, jak będzie jakiś quest na zabijanie mobków. No ja nie wiem, jak go zrobię. Dobra. No i co, i teraz muszę mobki zabijać. Tu jest znowu jakaś książka. No dobra. Bijemy. Mam nadzieję, że te mobki mają w miarę szybkiego respa. Dobra, jakieś itemki lecą. Tych mobków. Git. Jeszcze coś muszę zebrać. O, i wbiłem level nawet. Stat pointa dostałem. Ale powiem wam, że ten action combat, no to jest takie giga oszukane, nie? Ja się mega czuję, jakbym grał normalnego po prostu tap targeta. Serio. No, mega to jest oszukane. To jest po prostu tap target gierka, nie? I tyle. A nie jest żaden non-target. A szkoda. W ogóle musiałem zobaczyć, jakby, czy nie lepiej by się grało właśnie na tym tap target mode.
Wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. Ale to zaraz zobaczymy. Dobra, zmienimy sobie. Czekajcie, gdzie się to zmieniało. Najpierw dodamy sobie Dexa. Ustawienia. Settings. Gameplay. I mamy Classic Mode. Skill Buffer? Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Dobra, i zobaczymy teraz, jak się będzie z tym grało. I po prostu biegam sobie tak. Zaznaczam. I normalnie jak w Tap Targecie. Nie no. Dobra, mamy to. Tego waypointa mam? Chyba nie miałem. Dobra, no i teraz muszę iść tutaj. Strasznie dużo biegania tutaj jest. Mega dużo to jest biegania. To powinienem chyba zrobić. Aha, bo jak ja tu kliknę na favorite, wtedy mi oznacza, co mam zrobić tutaj. Czyli co, muszę to rozwalić. Coś jeszcze mam to zrobić? Tak. To kliknąć. No i tyle. A to? A to już jest tam dalej. Dobra, to lecimy. Dobra, oczywiście gadanko z NPC-em. Ja mam kolejnego jakiegoś questa. Dwa questy mam tu do zrobienia. Ale tu typa dużo biega. A, bo ja mam to wykopać? Trzy mam takie wykopać. Aha, i później zabić. Dobra, mamy jedno. Kopiemy sobie drugie. Cyk. Strasznie długie cooldowny zostały z tego, co widzę. Na tych skillach. O, wykopał. Mogę mu podwalić? Liczy mi? Tak, no i gitarka. Ukradłem ziomeczkowi. Tu jeszcze sobie z tą babką pogadam. Okej. Tu to dziadostwo i tu jeszcze coś muszę zrobić. Wooden bucket. Wiaderko muszę wziąć. To Cthuliana. No i tyle. Chyba. How the special rainwater is made. Aha, czyli mam pooglądać sobie, jak ona to robi. No, 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 super robi, super, super. Robiła? Zrobiła. Bierzemy wodę. Dobra, i chyba coś na dworze muszę z tym zrobić teraz. A nie, to w środku niby dalej. A, pierdzieli co znowu na nowo? Tak. No i co ja muszę z tym zrobić? Aha, tutaj. Dobra, ja myślałem, że coś na dworze. I rozwalić tego mopka muszę. I co, tyle? Dosyć łatwe to było. Jestem ciekawy, czy każda klasa ma dwie bronie, bo mi się na przykład nie podoba to, że ja mam dwie bronie. Ja wolę mieć tylko sztylety. I mieć po prostu więcej skilli na sztylety, nie? No ale jest jak jest. Dobra. Czyli to mamy. Final reward. Chciałem wiedzieć, co bym chciał. PvP. W ogóle to są żarcia na PvP. Scarab. Quality armor growstone. Nowy shapeshift. Morph window. Poka. Morph. I ja odblokowałem co? Light? No nie, tu mam tego. Swim. Shapeshift.
Dobra, czyli mam skaraba teraz. Mogę być skarabeuszem. Kozak. No i mamy Battle Passika. Co my tu mamy ciekawego? Premium, zobaczmy. Quality Recovery Crystal. Walutka jakaś. A Quality Magic Powder. Potrzebne do craftu ekwipunku. Weapon Damage 15%. O! No nie, no to giga źle wygląda. Use for rare weapon upgrades. Nie no. Kurde, nie dość, że ten Battle Pass to jeszcze Auction House jest za real highs. Nie wygląda to dobrze, jak mam być szczery. Oj, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda. Dobra, póki co tyle.